Witam serdecznie razem ze mną Arion serii 610. Jest to jeden z naszych najbardziej popularnych modeli z tego względu, że jest to pierwsza startowa sześciocylindrowa jednostka. Jeśli chodzi o podstawowe dane techniczne, czyli duży rozstaw osi, o którym zawsze wspominam, to 2820 mm, pojemność silnika 6,8 litra. Masa własna tego ciągnika to 7240 kg, tak jak stoi z pustymi zbiornikami. A czy Ty subskrybujesz już nasz kanał? Jeżeli nie, to serdecznie zapraszam. Pod ekranem znajduje się link do ankiety. Wyraź swoją opinię, gdyż jesteśmy jej ciekawi i chcemy kręcić filmy, których Wy chcecie. Ciągnik jest wyposażony w oryginalny przedni podnośnik. Oryginalny przedni podnośnik to przede wszystkim, zwróćcie uwagę, jest to odlew żeliwny, nie są to elementy spawane. Następnie oryginał jest wyposażony w dwa gniazda elektryczne. Wszystkie trzy uchwyty są uchwytami hakowymi, czyli szybko złączami, i z przodu tutaj również otrzymujecie zaczep do wyciągania na przykład kolegi, jak się zakopie. Przedni podnośnik jest wyposażony w amortyzację. Fabryczny przedni podnośnik jest przyłączony do brązowych gniazd hydraulicznych, ale nie zabiera miejsca. Z tego względu, że brązowe gniazda są nadal wolne. W jaki sposób odbywa się przełączanie pomiędzy przodem a tyłem? Jest to zlokalizowana specjalna dźwignia. Są zlokalizowane dźwignie zaraz za kabiną. Tu znajduje się instrukcja obsługi, a tutaj zawory kulowe. Jeżeli postępujemy zgodnie z instrukcją, w ten sposób mamy w tej chwili aktywne tylko tylne gniazdo, a jeżeli przełączymy w tą stronę, to obsługujemy przedni podnośnik. Standardowo model ten wyposażony jest w amortyzację przedniej osi. Oś wyposażona jest w czujnik, dzięki temu ciągnik cały czas zachowuje swój poziom, czy dokładamy ciężar, czy odejmujemy ciężar, czy hamujemy, dzięki temu jest bardzo stabilny. Oś zawieszona jest na dwóch szeroko rozstawionych siłownikach i tylko te dwa punkty po prawej i dwa punkty po lewej wymagają smarowania, czyli łącznie cztery. Dzięki temu, że są one szeroko rozstawione, ciągnik jest również stabilny na zakrętach. Przy zamówieniu w przedni tłust, ciągnik doposażany jest również w boczne, solidne wsporniki. W masce znajdziecie 6 reflektorów, 4 dolne to światła drogowe, krótkie, długie, górne światła to światła robocze. Siatka, która jest tutaj, to nie pełni tylko funkcji ozdobnej, ale jest również wstępnym filtrem powietrza z tego względu, że jak podniesiemy maskę, to zwróćcie uwagę, w środku znajduje się uszczelka, która dokładnie dookoła biegnie tych siatek. Dzięki temu, że jest to duża powierzchnia wlotowa, powietrze wpływa z mniejszą prędkością i jeżeli mamy zainstalowaną na przykład przednią kosiarkę, wloty nie zapychają się resztkami materiału. Filtr powietrza znajdujący się zaraz z przodu, a zatem z prostą dostępnością, jest oczywiście filtrem Power Core, czyli ta dolna część zasysa 90% wstępnych zanieczyszczeń przez tą podciśnieniową rurę, tak jak odkurzacz, zasysane są wstępne zabrudzenia. Dzięki temu macie o wiele większą żywotność filtra niż zwykły, okrągły filtr powietrza. Oczywiście, jeżeli chcecie się do niego dostać, jest to bardzo proste, przyjazne. Proszę zwrócić uwagę, ile czasu zajmuje wyjęcie filtra powietrza i jego ponowne zainstalowanie. Jest to naprawdę coś, co nie zajmuje dużo czasu. Rozwiązania w klasie, które znacie i lubicie, czyli otwierane chłodnice, również dostępne są w tym modelu. Zwróćcie uwagę, jak szeroko są one roztwierane. Wentylator, który jest zainstalowany w tym ciągniku,
Jest o napędzie Viscotronic. Czujniki temperatury decydują o jego prędkości. Dzięki temu nie zużywamy niepotrzebnie paliwa, ale również podczas startu ten wentylator pozostaje luźny i dzięki temu nie obciążamy rozrusznika. Turbina ze zmienną geometrią oznacza, że w turbinie nie łopatki, ale kierownice, które kierują gazy wylotowe, otrzymują inny kierunek i przez to atakują łopatki bardziej lub mniej agresywnie. I dzięki temu mamy fajną jednostkę, która jest reakcyjna, ma wysoki moment obrotowy. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, w jaki sposób są prowadzone przewody. Zobaczcie, od chłodnicy paliwa, czyli też kolejny ważny element, gdyż ciepłe paliwo to mniej mocy silnika, dlatego ważne jest to, żeby ciągnik miał zainstalowaną chłodnicę paliwa. I zwróćcie uwagę, jak te przewody są prowadzone. Tutaj jest specjalny przepust, jest pomyślane dla nich prowadzenie. Tutaj nie ma przewodów, które są położone w sposób przypadkowy. Każdy przewód jest przemyślany i ma swoją drogę, którą został poprowadzony. Przewody, na przykład od chłodnicy oleju, prowadzone w sposób wzorcowy i co ważne, jeżeli możliwe, przewody zastępujemy stalowymi rurami. Wlew AdBlue mógłby wydawać się niedostępny, dlatego konstruktorzy wymyślili otwierany stopień, tak ażeby był łatwy dostęp do wlewu AdBlue. Amortyzacja kabiny jest czteropunktowa i co ciekawe, jest możliwość jej regulacji. Fabrycznie przychodzi w środkowym położeniu, można zwiększyć bądź zmniejszyć stopień amortyzacji. Oprócz standardowego wyposażenia chciałem zwrócić uwagę na przykład na uchwyt na kulę, gdzie na dole znajduje się specjalna pianeczka, tak żeby podczas jazdy kule nie hałasowały. Zaraz obok uchwytu na kulę znajduje się osuszacz, tak ażeby w zbiornikach powietrza znajdowało się jak najmniej wody, zwłaszcza zimą, kiedy wilgotność powietrza jest bliska 100%. Gniazda hydrauliczne standardowo wyposażone są w dźwignie luzujące ciśnienie, czyli czy silnik pracuje, czy silnik nie pracuje, można w bardzo prosty sposób, dusząc tutaj, proszę zwrócić uwagę, gniazdo się porusza, dzięki temu ciśnienie zostaje odpuszczone i możemy spokojnie wyjąć wąż. Złącza elektryczne i pneumatyczne znajdują się powyżej gniazd hydraulicznych. Na obu błotnikach znajdziemy łatwo dostępne sterowanie tylnym podnośnikiem oraz wałkiem WOM. WOM posiada dwa przyciski, z tego względu, że jeżeli chcemy uruchomić wałek, to musimy przytrzymać dłużej niż 6 sekund. Krótkie przytrzymanie powoduje tylko krótkotrwały obrót wałka. Zatrzymanie wałka realizujemy poprzez też wciśnięcie żółtego przycisku. Awaryjne zatrzymanie poprzez wciśnięcie przycisku czerwonego. Po prawej stronie ciągnika, po otwarciu schodków, znajdziemy dostęp do akumulatora oraz również do skrzynki narzędziowej. Znajdziemy tutaj kulę z kołnierzem kategorii 3x3, kategorii 2x3, sworzeń do tylnego cięgła górnego oraz tajemniczą rurkę. Ta tajemnicza rurka jest to rurka do wpuszczania oleju. Z tego względu, że miska olejowa ma specjalny korek, w który wkręcamy tę oto rurkę i dopiero po jej wkręceniu otwieramy i w sposób kontrolowany wypuszczamy olej z miski olejowej silnika. Zbiornik paliwa, jak i dół ciągnika chronione są stalową płytą.